Pałac króla Abdullaha w mieście Dżedda w Arabii Saudyjskiej jest imponujący. Dostaliśmy od monarchy oficjalne zaproszenie na spotkanie Majlisu, regularnego zgromadzenia przedstawicieli poddanych. W sali zasiadła starszyzna plemienna, przedsiębiorcy, członkowie rodziny królewskiej, książęta i ministrowie. Wśród gości są duchowni i inne osobistości z saudyjskich kręgów religijnych. Osoby świeckie i duchowni wspólnie sprawują władzę. Pojawia się król Abdullah. Służba pałacowa wprowadza poddanych na osobistą audiencję. Całują oni monarchę w ramię na znak szacunku i proszą o spełnienie ich życzeń, o pieniądze na ślub córek, pomoc dla chorych dzieci, darowiznę dla ich regionu. W zamian zapewniają o swojej wierności i życzą monarsze długiego życia i sukcesów. W imię Boga Miłosiernego do króla Abdullaha. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Pochodzimy ze słynnego plemienia Autai. Przybyliśmy do Ciebie, szlachetny Panie, by zapewnić, że jesteśmy Ci posłuszni. Jak uczy księga Boga i Jego prorocy, będziemy walczyć za wiarę, chroniąc Cię ze wszystkich stron. To stary, do dziś praktykowany zwyczaj Beduinów symbolizuje potęgę dynastii Saudów, prawość i skromność władcy. Radość, nie pieniądze, dajesz nam królu. Ty, który troszczysz się o swój lud. Ty, który jesteś nam słońcem. Ty, któryś miłosierny, kochający, współczujący, sprawiedliwy i szlachetny. Ty, któryś litościwy, pełen miłości, współczucia i prawości. Choć straciliśmy Fahda, mamy Ciebie i Twą bohaterską rodzinę. Król Abdullah oficjalnie wstąpił na tron w sierpniu 2005 roku w wieku 81 lat, gdy zmarł jego brat Fahd. Po ciężkim udarze Fahd nie był w stanie sprawować władzy, więc od 1995 roku Abdullah faktycznie rządził w jego zastępstwie. Niech Bóg strzeże króla Abdullaha. Jesteśmy z plemienia Hasba z Abu Harb. To spotkanie napełnia nas szczęściem i daje nam ukojenie po śmierci naszego wielkiego przywódcy, króla Fahda Abdul Aziza. Panie, przyrzekam Ci posłuszeństwo na dobre i na złe. Abdullah jest jednym z 37 synów założyciela Arabii Saudyjskiej, króla Abdullah Aziza al-Sauda. Ten charyzmatyczny przywódca Beduinów kontynuował dzieło rozpoczęte w XVIII wieku przez jego przodków, dążenie do panowania Saudów na Półwyspie Arabskim. Dokonał tego za pomocą miecza i Koranu, które zostały symbolami królestwa nazwanego jego imieniem. Od tamtej pory upłynęły 74 lata. Arabia Saudyjska stała się światłem przewodnim islamu w świecie arabskim. Jego źródłami są święte meczety, Mekki i Medyny.
pustynnego królestwa Arabia Saudyjska przeistoczyła się w kraj luksusu i bogactwa dzięki odkryciu ogromnych złóż ropy naftowej. Była także najwierniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w wojnie z Saddamem Husseinem. Z Arabii Saudyjskiej pochodzi Osama Bin Laden oraz 15 z 19 sprawców tragedii 11 września 2001 roku. Arabia Saudyjska za zasłoną. Scenariusz i reżyseria Yorgos Avgeropoulos. Zdjęcia Yannis Avgeropoulos. Niewiele krajów rozwinęło się w ciągu XX wieku tak jak Arabia Saudyjska. Od kiedy odkryto tam największe na świecie złoża ropy naftowej, wszystko stało się możliwe, nawet pokrycie pustyni zielenią. Oto farma Al-Safi. Według Księgi Rekordów Guinnessa to największa farma na świecie. Hoduje się na niej 33 tysiące sztuk bydła w temperaturze dochodzącej do 50 stopni Celsjusza w cieniu. Krowy przebywają w klimatyzowanych oborach. Bydło ma specjalną klimatyzację. Gdy krowom jest zbyt gorąco, chowają się w chłodnych pomieszczeniach. To nasze królowe, krówki pieszczoszki. Oczywiście koszty utrzymania farmy są wysokie, mimo to cena mleka jest niska. To ogromne gospodarstwo hodowlane należy do rodziny królewskiej, która chce zapewnić poddanym tanie mleko. W Arabii Saudyjskiej nie ściąga się podatków. Stolica kraju, Riad, w niczym nie ustępuje najnowocześniejszym miastom świata. Futurystyczne wieżowce sięgają nieba. Są świadectwem bogactwa i potęgi właścicieli, książąt z królewskiego rodu. Centra handlowe opływają w towary najlepszych zachodnich marek. W sklepach jest mnóstwo kobiet ubranych na czarno. Nie wolno im opuszczać domów bez pozwolenia mężów ani samodzielnie prowadzić samochodów. Podczas zakupów towarzyszą im zwykle mężczyźni z najbliższej rodziny. Kobiety zakrywają twarze zasłonami, a ciała otulają płaszczami abaya. Niektóre zasłaniają nawet oczy. To obowiązkowy strój dla kobiet, także dla cudzoziemek. Policja obyczajowa pilnuje, by nie łamały tego nakazu. W samochodzie kobiety muszą siedzieć z tyłu, ukryte często za przyciemnionymi szybami.
W restauracjach i kawiarniach mają specjalnie wydzielone i zasłonięte miejsca. Sklepy zamyka się 5 razy dziennie w porach modłów. Zakazane są publiczne występy, kina i teatry. Pangea to pierwsza heavy metalowa grupa w Arabii Saudyjskiej. Muzycy muszą być ostrożni. Ćwiczą i koncertują tylko w domach. Ludzie uważają to za wypaczenie, mają nas za wielbicieli szatana. Mówią, że nasza muzyka to hałas i że wytrąca człowieka z równowagi. Dla mnie to przyjemna muzyka. Wielu innym też się podoba. W tym kraju jest dużo miłośników heavy metalu. To muzyka jak każda inna. Nie jest sprzeczna z islamem. Nie mogąc korzystać z barów, klubów nocnych ani pić alkoholu, młodzież z Riadu znajduje inne rozrywki. W weekendy zapaleni automobiliści urządzają zawody na pustynnych wydmach. Wyżywają się tutaj, bo w mieście jest to zabronione. Czy macie jakieś inne rozrywki? Nie, ta jest najlepsza. Czwartkowy wieczór to muzułmańska sobotnia noc. Aleja Talia w centrum Riadu jest wtedy głównym miejscem spotkań. Młodzi mężczyźni pysznią się drogimi autami. Hatin ma bardziej atrakcyjny pojazd. Z przodu to Harley Davidson, a z tyłu Ferrari. Ile kosztował? 50 tysięcy dolarów. Kafejki są pełne mężczyzn, którzy dyskutują ze znajomymi o żeglowaniu w internecie. Islam jest jak szef pracy. Każe coś zrobić i ty to robisz bez szemrania. Tak tu jest. Na tym polega nasza religia. Trzeba przestrzegać jej nakazów. Żadnych kobiet ani muzyki. Tu prawo sankcjonuje nakazy religijne. Żonaty mężczyzna ma dobrze, bo może pokazywać się z własną żoną. A muzyka? Słuchamy jej, ale staramy się nie poddawać tej modzie.
Saif zatrzymuje się, by kupić nielegalne, nieocenzurowane filmy. Celem tych wieczornych manewrów jest oczywiście płeć przeciwna. Młode kobiety obserwują młodzieńców zza przyciemnionych szyb aut. Znajomość należy nawiązać dyskretnie i ostrożnie, bo kontakty przedmałżeńskie są zabronione. Za złamanie prawa grozi chłosta. Każda grupa chłopaków ma swoje sposoby na poznawanie dziewczyn. Niektórzy robią to przez internet. Inni zostawiają numery swoich telefonów na szybach ich aut. Rozwijają również zapisane płachty papieru w oknach swoich pojazdów. Na nich są też numery telefonów. Jeśli ktoś zostanie nakryty na schadzce z dziewczyną, policja państwowa lub religijna na pewno wymierzy mu karę. Jednak wiele dziewcząt i chłopców spotyka się potajemnie. Arabia Saudyjska jest krajem ludzi młodych. Tylko 2,5% mieszkańców ma ponad 60 lat. Wśród młodych jest wysokie, około 20% bezrobocie. Mimo to wielu z nich uważa, że praca szofera czy kelnera uwłacza ich godności. Takie zajęcia wykonują cudzoziemcy, których jest w tym kraju 5,5 miliona. Firmy chętnie ich zatrudniają, bo są tańsi od miejscowych. Saudyjczycy lubią Pakistańczyków, Hindusów i ludzi z Bangladeszu. Saudyjczycy są dobrzy. Jednak rząd rozpoczął kampanię, której celem jest zmiana mentalności młodych Saudyjczyków. Określa się ją mianem Saudi-arabizacji. Saad jest przedsiębiorcą, który zgodnie z tą polityką zatrudnia w swojej kawiarni wyłącznie miejscowych. Chcemy zmian. Niech Saudyjczycy zaczną sami pracować. Chcemy pokazać światu, że nasi też to potrafią. Nie ma się czego wstydzić. Saif studiuje na uniwersytecie i ma nadzieję znaleźć po studiach pracę. Jeśli odniesie sukces, ożeni się. Matka i ciotki pomogą mi. Znajdą dla mnie odpowiednią kandydatkę. Wtedy pokażą mi jej zdjęcie, a jej prześlą moje. Tak bywa między rodzinami. Przedtem jednak Saif będzie prawnie odpowiedzialny za byt swojej matki, która jest wdową. Pani Nur jest z zawodu nauczycielką i nie może nigdzie wyjść bez asysty syna. Mam koleżankę, która jest wdową. Nie może nic zrobić bez zgody ojca albo brata. Jeśli nie ma nikogo do asysty, zostaje w domu. Saif ma telewizję satelitarną, dzięki której poznaje kulturę narodów całego świata. Właściciel domu, w którym mieszka, jest bardzo konserwatywnym i pobożnym człowiekiem. Uważa, że takie rzeczy są sprzeczne z islamem. Zakazał więc swoim lokatorom instalowania anten satelitarnych. Ci jednak potrafili obejść zakaz. Narodziny państwa Wahhabici. W 1902 roku król Saud miał u swego boku jedynie 60 wojowników. Potrzebował ich jednak więcej, by móc panować na Półwyspie Arabskim. Dlatego sprzymierzył się z bractwem Ikwan. Ci szanowani wojownicy wyznawali bardzo surową odmianę islamu, zwaną wahhabizmem.
Ci ludzie pojmują religię w szczególny sposób. Uważają się za naśladowców szejka Abdul-Wahaba, który sam nie był takim fundamentalistą jak oni. Chcą być bardziej prawowierni niż król i surowsi od Abdul-Wahaba. Mohammed Wahab był 18-wiecznym przywódcą duchowym. Twierdził, że wierni zeszli z właściwej drogi islamu i nawoływał do trwania przy fundamentach tej religii. Wcześniej ludzie czcili skały, drzewa i groby przodków. On potępił te praktyki. Wzywał, by powrócili do prawdziwej wiary i Słowa Bożego. Był odnowicielem. Uchronił lud przed upadkiem w proch niewiary. Przymierze Saudów z bractwem Ikwan opierało się na ugodzie, że nauki Wahaba będą krzewione na Półwyspie Arabskim. Tam, dokąd sięgną Saudowie, dotrze też przesłanie Wahhabitów. Należy docenić starania tego człowieka, który choć przemocą chciał wyplenić bałwochwalstwo. Walczył z uporem, by zjednoczyć lud. Chciał stworzyć naród za życia jednego pokolenia. Królestwo, które powstało w 1932 roku, miało istnieć w oparciu o islamskie prawo szaria. Było to oczywiście prawo islamskie w interpretacji wahhabitów. Ustanowiono monopol na myślenie. Tego nigdy nie było w Mekce i Medynie. Od wieków, sięgając nawet do czasów proroka Mahometa, istniały rozmaite szkoły i różne podejścia do islamu. W świętych miastach były uczelnie, na których wykładały kobiety. One uczyły nawet mężczyzn. To właśnie jest islam. Dziś dzieje się wiele dziwnych rzeczy. W Arabii Saudyjskiej polityka splotła się z religią. Obie te dziedziny mają i dziś decydujący wpływ na losy kraju. Czy można sobie wyobrazić istnienie w Arabii Saudyjskiej władzy świeckiej oddzielonej od religii? Uważam, że to niemożliwe. Niektóre decyzje rządu wymagają aprobaty środowiska religijnego, ponieważ dotyczą spraw związanych z czynieniem dobra lub zła. Dlatego ludzie oczekują opinii znawców prawa religijnego. Ich zdanie jest decydujące przy podejmowaniu ważnych decyzji. Co będzie, gdy rząd postanowi przeforsować swoją decyzję? Eksplozja. Nad ludźmi zawsze ktoś sprawuje władzę. Jednak kiedy chce łączyć władzę z religią, wtedy zaczynają się problemy. Problemy powstały już na początku współpracy rządzących z przywódcami religijnymi. Nasiliły się, gdy do kraju zaczęły napływać petrodolary. Król Saud otworzył drzwi zagranicznym dyplomatom. Zbudował pałac i otoczył się zbytkiem. Takiej nowoczesności nie pochwalali fanatyczni członkowie bractwa Ikwan, którzy zwrócili się przeciw królowi. Muzułmanin nie powinien współpracować z niemuzułmaninem. Jeśli już, to powinien, jak prorok Mahomet, przyciągnąć go do islamu. Wynalazki takie jak telefon, telegraf, samochody i inne nie pasują do islamu. W mniemaniu Ikwan nie należy z nich korzystać, bo nie było ich w czasach proroka. Ktokolwiek się nimi posługuje, odchodzi od prawdziwej wiary. Dlatego bractwo się zbuntowało. Bunt został krwawo stłumiony, lecz przesłanie bractwa Ikwan zapadło ludziom w pamięć.
W listopadzie 1979 roku fanatyczni wahabici zajęli zbrojnie najświętsze miejsce muzułmanów, świętość nad świętościami, wielki meczet w Mekce. Ci fanatycy chcieli powrotu do przeszłości. Twierdzili, że filmy, obrazy są zakazane tak jak inne rzeczy. Odrzucali cywilizację, krytykowali kontakty z niemuzułmanami. Jednym z tych fanatyków był mój krewny. On i jego wspólnicy twierdzili, że rząd i społeczeństwo Arabii Saudyjskiej odeszli od islamu i że należy to zmienić. Zabrali mnie i innych na pustynię i tam ćwiczyli nas w posługiwaniu się bronią. Wtedy wierzyliśmy, że mają rację. Meczet pozostawał w rękach wahabitów przez 18 dni. Ich przywódca, Dżuhajman, był spadkobiercą tradycji wojowników Ikwan, którzy walczyli u boku króla Abdul Aziza. Aresztowano go i ścięto wraz z 62 towarzyszami. Jednak jego czyn odbił się echem w Arabii Saudyjskiej. Występując publicznie w meczecie Al-Haram, Dżuhajman poruszył kilka zagadnień. Co ciekawe, wszystko, co zalecał w swojej przemowie, zostało potem spełnione. Jego krytykę przyjęto dosłownie. Zdaniem analityków doszło wtedy do swoistej ugody między władzą a konserwatywnymi duchownymi. Polityka zagraniczna pozostała w gestii rządzących, a sprawy społeczne, szczególnie rolę kobiety, poddano prawu religijnemu. Stosunki z Zachodem, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, są nadal bardzo dobre. Jednakże w kraju zaostrzono przepisy dotyczące życia codziennego. Kobiety przestały pokazywać się w telewizji. Podręczniki szkolne przeredagowano, wprowadzając do nich filozofię wahabicką. Wydano miliony dolarów na budowę meczetów za granicą i na propagowanie w świecie saudyjskiej wersji islamu. Kobiety. Fauzia Al-Bakr wykłada na uniwersytecie. Kilka lat temu wywołała wielkie poruszenie i gniew duchownych, gdy razem z 46 innymi kobietami zrobiła rzecz niesłychaną. Sama poprowadziła samochód. Kiedy auta zjechały na parking przed jednym z supermarketów, poprosiłyśmy naszych kierowców, żeby wysiedli. Bardzo się bali, że stracą pracę. Zasiadłyśmy za kierownicami. Po kwadransie zatrzymała nas policja religijna. Zrobiło się zamieszanie. Pamiętam, że jeden z tych ludzi kazał nam wysiąść, mówiąc, że nie wolno nam prowadzić. Odpowiedziałam, że ja mogę, bo mam prawo jazdy. Ale on upierał się, że nie mam prawa. Mówił mi jeszcze, że należałoby nas zabić, bo chcemy zniszczyć nasze społeczeństwo i zdeprawować inne kobiety. Broniłyśmy się, twierdząc, że to nieprawda, że szanujemy społeczeństwo i że to nasz wspólny kraj. To była niemal rewolucja społeczna. Chyba po raz pierwszy w historii kobiety saudyjskie publicznie demonstrowały na rzecz swoich praw. Kobiety, które ośmieliły się prowadzić auta, zostały zwolnione po złożeniu wyjaśnień na policji. Jednak duchowni wezwali w meczetach do przykładnego ich ukarania. Wybuchł skandal, a jego bohaterki zwolniono z pracy. Poprosiły wtedy o audiencję u króla. Prośbę spełniono.
Król powiedział, że jesteśmy dla niego jak córki, że rozumie nasze dążenia, ale że nie postąpiłyśmy roztropnie. Potem wydał specjalne oświadczenie, a nas przywrócono do pracy, jakby nic się nie stało. Nadal pracujemy na uczelni. Choć to zdarzenie miało miejsce ponad 15 lat temu, nadal wywołuje żywe dyskusje. Pan Al-Zulfa proponuje swoje rozstrzygnięcie dylematu. Jest członkiem Szury, królewskiego ciała doradczego. Szura to rodzaj parlamentu, którego członkowie są mianowani. Interpretacja pana Al-Zulfy była jak grom z jasnego nieba. Czy kobiety powinny prowadzić auta? Ten pomysł odrzucają głównie przedstawiciele kręgów religijnych. Ich pogląd jest jasny i nie podlega dyskusji. Ktokolwiek podejmie polemikę na ten temat, może mieć kłopoty. Kobieta może prowadzić auto na pustyni, bo tam nie ma mężczyzn, którzy mogliby ją zaczepiać. Jednak w miastach kobiety nie powinny prowadzić. Zakazując im tego, chcemy je chronić. W Koranie nie ma zapisu zabraniającego kobietom prowadzić auta. Przecież w owych czasach nie było samochodów. Były inne środki transportu. Używano wielbłądów, osłów i koni. Jeździły na nich także kobiety. To dla kobiety męczące zajęcie i dlatego powinna korzystać z pomocy mężczyzn. Niech oni prowadzą za nią. Czyż ministrowie, przedsiębiorcy i inni, dla których kierowanie pojazdem jest zajęciem nużącym, nie korzystają z szoferów tak jak kobiety? Postanowiliśmy zasięgnąć najbardziej oficjalnej opinii islamskiej w sprawie prowadzenia aut przez kobiety. Skierowano nas do działającej w Arabii Saudyjskiej islamskiej gorącej linii. To usługa telefoniczna, która muzułmanom na całym świecie oferuje porady dotyczące dylematów religijnych. Witam. Pokój z Tobą w imię Boże. Kobiety w Arabii Saudyjskiej nie prowadzą samochodów. Jest to jednak tradycja, a nie wymóg religijny. Nie można powiedzieć, że to wpływ religii, ponieważ jeśli zaczniemy dopisywać do niej własne normy, stworzymy nową wersję islamu. W przeważającej większości krajów muzułmańskich, w których mieszka 2 miliardy 200 milionów ludzi, kobiety mogą prowadzić, nosząc oczywiście tradycyjny hijab. Wyjaśnienie pana Zulfy dotyczące kobiet za kierownicą nie zostało przyjęte. Kobiety dyskryminuje się nieoficjalnie. Czyni się to otwarcie w każdej dziedzinie życia społecznego, w edukacji, pracy zawodowej, w życiu rodzinnym i towarzyskim. Władze, prawo i społeczeństwo traktują je jak istoty drugiego rzędu. Ja na przykład pokazuję się publicznie bez zasłony na twarzy. A zasłona to przecież jeden z filarów doktryny wahhabickiej dotyczący pozycji kobiety. Islam nakazuje zakrywać włosy, lecz nie całą twarz. Takie postępowanie to nadgorliwość. Jeśli do religii wprowadzamy dodatkowe elementy, wtedy przeczy ona zasadom wolności. Wolność. Nigdzie na świecie nie ma bezgranicznej swobody. Ktoś powie, chcę bez przeszkód przyjmować narkotyki. Nie powstrzymacie mnie. Co na to postępowy świat? Co na to demokracja? My jesteśmy muzułmanami. Wolność jest ograniczana także w innych krajach. An ughatti
Ali Dumejni jest poetą. W marcu 2004 roku wraz z 12 innymi pisarzami i intelektualistami wystosował do króla oficjalne pismo, prosząc o reformy i zmiany polityczne. Społeczeństwo powinno być kształcone w duchu poszanowania praw człowieka, wolności, wybaczenia i dialogu. Zatem parlament powinien wyrażać wolę ludu. Napływało w tej sprawie coraz więcej listów. Postanowiła interweniować Służba Bezpieczeństwa. Agenci czytali listy i zakłamywali prawdę przed władzami. W rezultacie aresztowano 13 osób. Władze wezwały intelektualistów, by obiecali nie przysyłać więcej takich pism. Większość przestraszyła się i zaniechała tej działalności. Poeta i dwóch innych, którzy obstawali przy swoim, zostali aresztowani i wtrąceni na pewien czas do więzienia. Uwolniono ich dopiero niedawno. Na Zachodzie także wymagane jest zezwolenie na organizowanie protestów. Nie można wygłaszać swoich opinii bez odpowiedniego zezwolenia władz. Czwarty z najbogatszych ludzi na świecie. W Arabii Saudyjskiej kobietom nie wolno prowadzić samochodów, jednak pani Hanadi Hindi postanowiła zostać pilotem. Jest pierwszym w kraju pilotem kobietą. Może latać wszędzie, tylko nie w swoim kraju. Początkowo nikt tego nie akceptował, ani dziennikarze, ani lekarze. Na początku zawsze są negatywne reakcje. To się obecnie zmienia i z pomocą Bożą więcej kobiet zostanie pilotami. Mężczyźni będą musieli się z tym pogodzić. Mimo wcześniejszych obaw, Hanadi Hindi znalazła jednak pracę jako pilot. Zatrudnił ją ten książę. Nazywa się Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud. 49-letni książę często figuruje na okładkach światowej prasy. Jest jednym z czterech najbogatszych ludzi na świecie. Kazał postawić ten wieżowiec jako symbol swego imperium gospodarczego. Centrum Królewskie, mierzące 302 metry, jest najwyższą budowlą na Bliskim Wschodzie i jedną z najwyższych na świecie. Według miejscowego dowcipu dziura w budynku jest po to, by nie rozbijały się o niego samoloty. Na 66. piętrze mieści się główna kwatera księcia Walida bin Talala. Pracujące tu kobiety przemieszczają się swobodnie bez tradycyjnych strojów i zasłon. Zajmują prawie połowę kierowniczych stanowisk. Majątek księcia szacuje się na 24 miliardy dolarów. Tyle wynosi produkt krajowy brutto Boliwii. Książę posiada zasoby równe budżetom wielu krajów. Nie zgromadził ich, jak można by przypuszczać, dzięki ropie naftowej, a w wyniku umiejętnego inwestowania w wielkie międzynarodowe korporacje. Jesteśmy pierwszą spółką Fahda z siedzibą w Arabii Saudyjskiej. Mamy udziały w wielu krajach świata, dokładnie w ponad 120 krajach na 5 kontynentach. Mamy interesy w ponad 1000 spółek, a razem z ich filiami są to 3-4 tysiące przedsiębiorstw. To duże i prosperujące spółki.
Nasz majątek, jak wam na pewno wiadomo, jest ulokowany na całym świecie. Czy jest wart 24 miliardy? Tak mówią. Ludzie nazywają to szczęściem. Nie lubię tego słowa. W 1980 roku mój ojciec dał mi 30 tysięcy dolarów. Wtedy wszystko się zaczęło. W ciągu tych 25 lat wiele się wydarzyło. Dziś mamy to, czym obdarzył nas los. Książę Walid zaproponował, by rozmowę kontynuować w jego bazie, w której lubi pracować i podejmować ważne decyzje. Znajduje się ona na pustyni. Wszystkie wozy konwoju są opancerzone i mają satelitarne systemy orientacji. W czasie jazdy Walid śledzi sytuację na zagranicznych giełdach na monitorze telewizji satelitarnej. Towarzyszą mu zawsze lekarz i osobisty technik, Anglik, który czuwa nad systemem łączności. Mówi się, że książę jest jedynym inwestorem na świecie, który w każdej chwili może wyłożyć miliard dolarów gotówką na intratne przedsięwzięcie. Jesteśmy gotowi w każdej chwili zainwestować miliard w to, co nas zainteresuje. Możemy bez problemu wyłożyć nawet 2, 3, 4, 5 miliardów, ale jesteśmy ostrożni. Analizujemy rynek i wyciągamy wnioski. Nie inwestujemy w niepewny interes. To właśnie miejsce, które książę Walid nazywa bazą. Ogromna posiadłość zbudowana na pustyni. Wielkie namioty i komfortowe kontenery mieszkalne są wyposażone w najnowsze osiągnięcia techniki. Stąd można się połączyć ze wszystkimi giełdami świata. To, co się na nich dzieje, na bieżąco wyświetlają setki zainstalowanych wszędzie monitorów. Książę Walid znany jest także jako pan Citibank. To dzięki posunięciu, które uczyniło go sławnym na całym świecie. Kiedy na początku lat 90. największy amerykański bank zaczął chylić się ku upadkowi i nikt nie wierzył, że się podniesie, zjawił się nagle saudyjski książę. Walid zainwestował 590 milionów dolarów. Uratował bank i w ciągu 10 lat pomnożył pieniądze 18-krotnie. Dziś Walid ma 1000 gości. O spotkanie poprosili zwykli wieśniacy potrzebujący pomocy, starszyzna plemienna, duchowni, a nawet wojskowi. Najważniejsi z nich zasiadają z nim do wieczerzy. Trzeba zachować kulturę i tradycje. W Arabii Saudyjskiej kultura jest bardzo ważna. Kultywujemy nasze tradycje już ponad 1100 lat. Staramy się, by nie wygasły. I choć jesteśmy dziś częścią wielkiego świata i włączyliśmy się w nurt nowoczesności, trwamy przy islamie. Utrzymując taką równowagę, kroczyliśmy w XXI wiek. Staramy się, by nasz głos był słyszany. Niech ekstremiści głośno wykrzykują swoje racje. My nie walczymy krzykiem, lecz logiką i rozumem. Tak, w Citigroup i w News Corporation mamy około miliarda dolarów. Posiadamy obecnie 7.
W ubiegłym roku powiększyliśmy nasze przedsięwzięcie. Zainwestowaliśmy więcej na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie, w Afryce. Inwestujemy głównie w przemysł, media, hotele i bazę turystyczną, banki. Walid należy do rodziny królewskiej. Jego ojciec, brat obecnego króla, był czarną owcą w rodzinie Saudów. Miał ciągoty socjalistyczne i był zwolennikiem demokracji. Ukarano go wygnaniem. Przez pewien czas mieszkał w Egipcie. Nigdy nie przypuszczał, że jego syn zdobędzie taką fortunę i władzę, większą od należnej mu z racji urodzenia. Kiedy w Ameryce doszło do tragicznego aktu terroru, my, jako największy inwestor w Nowym Jorku, poczuliśmy się w obowiązku pomóc rodzinom ofiar. Burmistrz miasta, pan Giuliani, ustanowił specjalny fundusz. W bezpośredniej rozmowie powiedziałem mu, że chciałbym przyjechać do Nowego Jorku i wspomóc ten fundusz. Burmistrz wyraził zadowolenie i przyjęto od nas czek. Kilka dni potem wydaliśmy dla prasy oświadczenie, w którym zapewniliśmy, że jesteśmy przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych. Jednak kością niezgody było zawarte w nim nasze przyjacielskie wezwanie, by Stany Zjednoczone zechciały zmienić swoją strategię wobec Bliskiego Wschodu i nie stosować podwójnych standardów w stosunku do Izraela i Palestyńczyków. Pan Giuliani nie mógł zaakceptować takiego oświadczenia i powiedział mi, że przyjmie naszą darowiznę, jeśli je wycofam. Odpowiedziałem, że nigdy nie cofam swoich słów. Wtedy zwrócił czek, a my rozdaliśmy te pieniądze na różne cele charytatywne. Jako członek królewskiej rodziny i Beduin, Walid musi przyjąć po kolei wszystkich swoich gości. Omijając zwyczajowy protokół, książę zaprasza do swojego towarzystwa jedyną obecną tu kobietę, naszą koleżankę Anastazję. Goście stoją już w długiej kolejce do audiencji. Każdy z nich ma spisane na papierze życzenie, prośbę o zapomogę, przysługę lub darowiznę. Zainteresowani wręczają swe pisma osobiście. Niech Bóg da ci długie życie, abyś zawsze był z nami. Przybywają z różnych powodów. Niektórzy proszą o spłacenie ich długów, inni o pomoc w zawarciu małżeństwa. Jeszcze inni szukają wsparcia, aby móc umieścić syna czy córkę w szpitalu. Niektórzy po prostu chcą mnie pozdrowić. Zadowolimy ich wszystkich. Nie tylko wybranych, lecz wszystkich. Opowiem wierszem, co mi się zdarzyło, bo wiersz jest głosem serca, jakie by nie było. Nie stanąłem tutaj z czczej ciekawości. Nie mam interesu, jak bywa wśród gości. Szlachetny, szlachetno, pływaj w dostatki. Niechaj płynie ku tobie bogactw strumień wartki. Zakładamy, że nasze inwestycje muszą się opłacić co najmniej w 25%.
Dzięki Tobie nareszcie śpię spokojnie nocą. Jeden gest Twój i nadzieja powróciła z mocą. Oto stoję przed Tobą, chyląc głowę w podzięce, obyś w rzece bogactwa mógł zanurzać ręce. يا مالك الدنيا ولك منتهاها ومن بعد يا مير جيت اتنخاك يا ابن الملوك اللي سيوف عصاها. Interesy zawsze wiążą się z ryzykiem. Jeśli jednak wyciąga się odpowiednie wnioski z wcześniejszych doświadczeń i ma się dobrych doradców, przedsiębiorstwo nie powinno zbankrutować. Oby żył długo ten, który dał ci życie, oby matce twojej nie brakło łask Bożych. Przybyłem z daleka, żeby prośbę złożyć na Twe królewskie ręce, co miecz dzierżyć godne. W mój wóz uderzył pociąg, poniósł go i zgniótł. Pozostały mi szczątki i zmartwień w bród. Jednak żyję, a życie to najlepsza rzecz. Wspomóż niewielką sumą, a dług spłacę wnet. To protokół powypadkowy. Zniszczony przez pociąg? Tak. Auto utknęło na przejeździe kolejowym. Miałem je przez 7 lat. Który to był pociąg? Ten, który jeździ przez Hard. Dajcie mu samochód. Pracujesz wytrwale, nie mieląc słów zbędnych. Tego nie potrafią dzierżące urzędy. Szlachetność jak korona zdobi twoje skronie. Oby Bóg dał ci zdrowie i twe dzieci chronił. Przybyłem do ciebie z kłopotem niemałym, co od lat jest dla mnie utrapieniem stałym. Oto mój wierzyciel nachodzi mnie stale, a że żyję w biedzie, nie obchodzi go wcale. Nie mogę spłacić długu, bo nie mam pieniędzy. Czy chcesz o łaskawy dowiedzieć się więcej? Nie mam domu, więc mieszkam gdzieś na ulicy. Jem to, co mi rzucą syci biesiadnicy. Grzbiet w łachmanach wystawiam na wiatr i na deszcze. Jeden Bóg tylko wie, co mnie czeka jeszcze. Za te gorzkie słowa niech książę nie gani. Tak żyje jego wierny sługa Al-Sabani. W świcie księcia są też trefnisie. Towarzyszą mu w każdej zagranicznej podróży na pokładzie jednego z dwóch należących do niego Boeingów. Pochwały i wiersze wygłaszano do rana. Kiedy goście wyjechali, Walid zabrał się do pracy, śledząc uważnie notowania giełdowe. Położył się spać o 5:00 po pierwszych porannych modłach. Dziś gościliśmy około 1000 osób, ale pewnego wieczoru było ich aż 17 tysięcy. Uścisnął pan dłonie 17 tysiącom osób? Tak. To ciężkie życie, a przecież mówi się, że miliarderzy... Życie nie jest ciężkie, po prostu miliarder ma więcej obowiązków. Nie uważam, żebym się poświęcał. Nikt nie zmusza mnie do chodzenia do pracy ani do różnych kompromisów. Nie muszę pracować, ani spotykać się z tym, z kim nie chcę, ani nawet udzielać się dobroczynnie. Robię to, bo lubię. Ja chcę to robić, choć nie muszę. Plac egzekucji.
Oto plac w mieście Dżedda, znany jako plac Ciachciach. Znajduje się naprzeciwko meczetu i jest wyłożony płytami ceramicznymi. W każdy piątek po modlitwie odbywają się tu publiczne egzekucje. Ludzi skazanych na karę śmierci ścina mieczem państwowy kat. Zgodnie z tutejszym prawem, dilerzy narkotyków, gwałciciele i mordercy otrzymują najwyższy wymiar kary. W przypadku zabójstwa w afekcie, do którego doszło na przykład podczas kłótni, władze wzywają na plac rodzinę ofiary i proszą o wybaczenie dla sprawcy. Podczas egzekucji człowiek, który odczytuje wyrok sądu, zadaje pytanie rodzinie ofiary, czy przebaczycie mu. Cały czas miecz jest wzniesiony nad głową skazańca, gdy rodzina ma podjąć decyzję. Najwspanialsza jest oczywiście chwila, gdy postanawiają mu wybaczyć. Wtedy cały plac szaleje z radości, jak podczas piłkarskiego meczu. Skazany zostaje uwolniony, a współplemieńcy podchodzą do niego, gratulują mu i dziękują wybawcom. Okaleczenia. Kiedyś zobaczyłem tam najstraszniejszy widok w całym moim życiu. Byłem jeszcze dzieckiem. Na plac przywleczono kobietę, która miała być okaleczona. Wyciągnięto jej rękę i choć kobieta niemal mdlała, mieczem odcięto jej dłoń. Kikut zanurzono w gorącej cieczy. Skazana omdlewała i zdaje mi się, że zemdlał. Również jeden z urzędników nadzorujących egzekucję. Byłem wtedy dzieckiem. Miałem jakieś 14-15 lat. To był dla mnie szokujący widok, najgorszy, jaki kiedykolwiek widziałem. Gdy byłem młody, zastanawiałem się, dlaczego takie rzeczy robi się publicznie, ale od czasu, kiedy sam zobaczyłem egzekucję, zacząłem się bać. Chodzi o postraszenie społeczeństwa, ale to jest zbyt okrutne, nieludzkie. Osama Bin Laden. Dom najbardziej znanego na świecie Saudyjczyka, Osamy Bin Ladena, znajduje się niedaleko placu egzekucji. Najbardziej poszukiwany człowiek na ziemi urodził się w zwyczajnej dzielnicy Dżeddy. Jest 17 z 52 dzieci Mohameda Bin Ladena, bogacza z Jemenu. Osama bawił się na tym podwórku i modlił w tym meczecie. Khalid Batarfi, kolega z dzieciństwa, doskonale pamięta bójkę, w której stanął po stronie Osamy. Osama powiedział mi wtedy, wiesz, próbowałem rozwiązać to pokojowo. Taki był. Spokojny, bez problemów z osobowością. Dla innych stanowił przykład do naśladowania. W pewnym sensie był przywódcą, ale niczego nam nie narzucał, nie mówił, kto co ma robić. Sam pokazywał, jak należy postępować. He was
Mówił nam, żebyśmy byli gotowi na to, że pewnego dnia odzyskamy Jerozolimę. Wtedy jeszcze nie istniała kwestia Afganistanu. On się szykował, ćwiczył sam i swoich ludzi w strzelaniu i jeździe konnej. Sowiecka inwazja Afganistanu była znakomitą okazją dla muzułmanów szukających pretekstu do świętej wojny. To klasyczny jej przykład, który ich zdaniem nie podlega dyskusji. Siły niewiernych najeżdżają państwo islamskie, które prosi o pomoc. To zupełnie wystarczy, by wypowiedzieć dżihad. This is the right place to go for jihad. Osama bin Laden rzucił wszystko i pojechał walczyć w Afganistanie. Kiedy dotarł do Afganistanu, zaczął wojować. Zabijał i sam mógł zostać zabity. Jego charakter stopniowo się zmieniał. Wciąż jest trochę nieśmiały, ale już bardziej agresywny i pewny siebie. Osama bin Laden dwukrotnie gościł u mnie na kolacji. Za każdym razem powtarzał, że chce wezwać muzułmanów do walki. Chce wzniecić rewolucję i zabijać niewiernych. Ja wtedy mówiłem mu, tak się nie godzi, to sprzeczne z islamem. This is not Islam. I told him. Pierwsza wojna w Zatoce sprowadziła na świętą ziemię islamu armię amerykańską za przyzwoleniem rodziny królewskiej. Dla skrajnych wahabitów, takich jak Bin Laden, było to coś niespotykanego i oburzającego. Od tamtej pory był już zupełnie inny. Sfrustrowany, zły, zgorzkniały. To wpłynęło na jego stosunek do innych krajów, do całej sceny politycznej. Osama opuścił Arabię Saudyjską. Od tamtego czasu ma dwa cele. Pozbyć się Amerykanów z Półwyspu Arabskiego i obalić rząd saudyjski. Abdul Rahman al-Swalimi ma 57 lat, ale wygląda na znacznie więcej. Jego dwaj synowie należą do Al-Kaidy. 23-letni Mohamed jest poszukiwany przez władze. 19-letni Ahmed zginął w walce z policją na ulicy Dammamu, jednego z saudyjskich ośrodków wydobycia ropy. Synowie nagle zniknęli z domu. Myśleliśmy, że coś się stało. Starszy właśnie skończył studia i powiedział nam, że chce pojechać do Mekki, żeby się pomodlić. Tydzień później dostałem list z informacją, że mój syn jest w Iraku. Ten list przysłał ktoś obcy.
Było tam takie zdanie: pański syn przesyła panu pozdrowienia i ma nadzieję, że czuje się pan dobrze. On wyjechał do Iraku. Oni wierzą, że ich uczynki przybliżą ich do nieba. Tak właśnie rozumują. Sądzą, że walczą w świętej wojnie. Oni uważają, że islam i kraje muzułmańskie są celem ataków. Rozumiem ich gniew, ale nie akceptuję takich metod walki. Rozumiem źródło ich niepokoju. Rzeczywiście, w społeczeństwie jest zgnilizna i konsumeryzm. Spójrzcie na Dżeddę. Wszędzie centra handlowe. Ludzie wydają więcej niż zarabiają. O wartości człowieka decyduje to, co na sobie nosi i jakim jeździ samochodem. Nie jego wykształcenie, talent czy inne cechy. Oni uważają, że to wbrew nakazom Bożym. Chcą z tym walczyć. Taka jest ich ideologia. Abdul Rahman chciałby, żeby jego poszukiwany syn sam oddał się w ręce policji, zanim zginie. Matka Bin Ladena, Hamida, śledzi dziesiątki kanałów telewizyjnych, oczekując wiadomości o synu. Mieszka w tym domu. Jest pod stałą obserwacją. Biedna kobieta. Ona nie wie, co o tym wszystkim sądzić. Bezustannie martwi się, że jej syn zostanie zabity lub okaleczony. Dzień i noc ogląda telewizję, czyta gazety, słucha radia, jakby mieszkała w agencji informacyjnej. Rodzina królewska ma teraz śmiertelnego wroga, który nie tylko zagraża jej egzystencji, ale też hańbi dobre imię swego kraju w świecie. Czas wyciągnąć naukę z przeszłości. Duma, surowość obyczajów i rygorystyczna interpretacja Koranu przyczyniły się do powstania terroryzmu. Ja myślę, że to był sygnał alarmowy dla rządu, aby uważnie przyjrzał się instytucjom związanym z islamem w naszym kraju, a także starał się równoważyć skrajne tendencje. Nazwano nas liberałami i przyznano pewną swobodę działania, a to spowodowało już wiele zmian. Rząd usiłuje popychać kraj ku cywilizacji i nowoczesności, ale nie wszystkim to się podoba. Some of the people doesn't like that. Government. Władze robią dwa kroki do przodu i jeden w tył. Mamy obawy jak podczas lotu samolotem. Będąc na pokładzie, nie możemy zatrzymać się i zawrócić. Musimy lecieć dalej. Pojawiają się jednak pytania, jaki obrać kierunek, jak długą trasę, z jaką prędkością i komu powierzyć stery. Nie ma odwrotu. Zatrzymać się też nie można, bo to grozi katastrofą. Nie przeszkadza mi fakt, że niektórzy chcą żyć tak jak w XIV wieku. Każdy ma prawo wybierać i to właśnie jest ich wybór.
Nie powinni jednak zmuszać innych, by podzielali ich poglądy. Rząd w pełni rozumie, że trzeba oddzielić religię od tradycji, ale to wymaga czasu. Mam jednak nadzieję, że nasze społeczeństwo się zmieni i kiedyś będzie mniej radykalne. Wersja polska, Telewizja Polska. Tekst Jacek Trela. Czytał Maciej Gudowski.